Proszę Państwa, wszyscy żyjemy pandemią. Mnożą się pytania, czy można nad nią w jakikolwiek sposób zapanować. Okazuje się, że być może tak. A mogą pomóc systemy sztucznej inteligencji wykorzystujące ogrom danych związanych z pandemią. O tym, jak to zrobić i specjalnym projekcie z tym związanym dyskutowali wybitni eksperci z zakresu medycyny, data science i nauki. Zapraszam do obejrzenia relacji z naszej dyskusji. Procesy tak złożone jak pandemia i tak silnie zaburzające funkcjonowanie całych organizmów państwowych, społecznych, wymagają stworzenia specjalnych narzędzi pozwalających opanować informację, która będzie umożliwiała podejmowanie racjonalnych decyzji ograniczających negatywne skutki tego typu zjawisk. Projekt PROMET to jest budowanie nowoczesnego narzędzia niezbędnego do zarządzania tak skomplikowanymi procesami, które się objawiły w walce z pandemią. Jednocześnie tworzenie narzędzia w miarę uniwersalnego, które może być stosowane szerzej i w obszarze ochrony zdrowia, ale też można sobie wyobrazić we wszelkich zarządzaniach kryzysowych, też może służyć jako model do zaadaptowania w procesach gospodarczych. Walka z pandemią wszystkich nas zaskakuje. Gdybyśmy mieli jeszcze więcej wiedzy i mieli ją dalej analizować, bardziej niż teraz, to oczywiście ta walka nie byłaby aż taka zaskakująca. To porównanie trochę wojenne jest na miejscu, dlatego że podobnie jak w wojnie, mamy kryzys ogólnokrajowy, mamy zasoby, które musimy wykorzystać i jednocześnie mamy przeciwnika, który na początku jest zupełnie nieprzewidywalny. Im więcej o nim wiemy, im więcej wiemy o tym, jak ustawiać nasze siły, placówki ochrony zdrowia, pracowników, tym szansa na zwycięstwo teraz i w przyszłości przy każdym innym kryzysie jest większa. Sytuacja pandemiczna postawiła nas wszystkich w takiej sytuacji, w której trzeba było podejmować decyzje bez dokładnej znajomości rzeczywistości. W takim przypadku z jednej strony rygorystyczne modele matematyczne, a z drugiej strony dostęp do dużych danych są takimi czynnikami, które niesłychanie wzbogacają naszą wiedzę i możliwości decyzyjne. Dlatego uważam, że działania tego typu, jak są prowadzone w projekcie PROME, są bardzo ważne. Jednocześnie wykorzystują one najnowocześniejsze technologie z dziedziny sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Projekt PROME ilustruje potencjał wspomagania informatycznego decyzji w zakresie ochrony zdrowia, co ilustruje bardzo przekonująco analiza danych systemowych pochodzących z Narodowego Funduszu Zdrowia, opisujących proces leczenia na polu urologii w roku pandemii, w 2020 roku. Na podstawie tej analizy wspomaganie informatyczne pozwala przewidzieć konieczne działania zmierzające do zniwelowania skutków pandemii w dziedzinie urologii, nie bezpośrednio dotkniętej skutkami pandemii, a jedynie ograniczonej o wartość rzędu 35% średnio w ubiegłym roku z oczywistych powodów organizacyjnych.